Cześć wszystkim. Dzisiaj będziemy relacjonować mój dzień jedzenia na masie, na off-season, tak zwanym dzień treningowy. Zobaczycie, jak jem. Moja obecna waga to waha się między 136-137 kg natto i to jest dieta, która pozwala mi utrzymać tę wagę. Próbuję ją zwiększyć, także na pewno ta kaloryczność będzie rosnąć. No i już jest pokaźnie. Myślę, że jest dość pokaźnie. Na koniec dnia podsumujemy, ile to jest kalorii. A teraz pokażę Wam, jak dokładnie wyglądają moje posiłki w ciągu tego dnia, jak jem. Także tutaj mamy pierwszy posiłek. Mój pierwszy posiłek jest także posiłkiem przedtreningowym. A zawiera on tak. Tutaj mam trzy całe jajka. Troszeczkę warzyw, 150 gram piersi z kurczaka, jeden wafel ryżowy i 10 gramów dżemu, cztery tosty pełnoziarniste z serem. Tutaj jest plasterek sera, zwykłego sera, około 5 gram tłuszczy, 5 gram białka. Tutaj mamy 100 gramów płatków jaglane z owsianymi pół na pół, plaster ananasa, czyli jakieś 40 gram i 100, i jeden mały banan średni taki, czyli 100 gram. I tak wygląda właśnie moje śniadanie, pierwszy posiłek, posiłek przedtreningowy. Tutaj też suplementy i coś do picia. Dobra, zaraz ruszamy na trening. Teraz pokażę Wam, z czego szykuję szejki. Będzie shake pre, w którym będzie dekstroza 40 gramów, 10 gramów EAA. To będzie shake pre-workout, który piję 15 minut przed treningiem. A tu będzie shake intra, tu będzie 10 gramów glutaminy, 20 gramów dekstrozy, 5 gramów, przepraszam, 10 gramów kreatyny i kolejne 10 gramów EAA. I to piję do połowy gdzieś treningu, staram się wypić tak na 30-40 minut przed zakończeniem treningu siłowego. Jesteśmy po treningu, teraz czas na posiłek potreningowy. Pokażę Wam, jak on wygląda. Więc tak, tutaj mamy 90 gram izolatu, 190 gram płatków, 100 gram płatków cornflakes i 90 gram płatków smakowych, 150 gram winogrona, 3 tosty pszenne i 30 gram dżemu. Dobra, mamy kolejny posiłek numer 3. 2 godziny, około 2 godzin po posiłku potreningowym. I tutaj mam 100 gram ryżu basmati, 70 gram makaronu. Akurat to jest makaron bezglutenowy, ale zwykle używam zwykłego durum. 330 gramów piersi z kurczaka, 100 gramów fasoli, 25 gram kukurydzy, pół puszki pomidorów krojonych, trochę ogórka, musztarda, odrobinę keczupu i tak to właśnie wygląda. No dobra, czas na kolejny posiłek. Posiłek numer 4. Mam tutaj 150 gramów ryżu, około 300 gramów pstrąga łososiowego i 150 gram brokułów. Pstrąga jakoś tam nie waży dokładnie. Staram się, żeby miał około plus minus 300, plus raczej 300 gramów. I tak wygląda ten posiłek. Tutaj też sporo tłuszczy też. Jak widzicie, ogólnie teraz stosuję troszeczkę więcej tłuszczy. Zobaczycie, jak wyglądają kolejne dwa posiłki, bo mam ich w ciągu dnia 6.
No dobra, więc pora na kolejny posiłek. Już piąty. Jest godzina 20. Wychodzi mi, że jem co 2 godziny. Ten śniadanie jest jakieś 2,5 godziny przed treningiem. Później jest większa przerwa. Jest shake intra w trakcie treningu. A późniejsze posiłki wychodzą mi co 2 godziny. Także zobaczcie, jak wygląda ten posiłek. Tutaj mam 500 gram frytek, zwykłych frytek, konkretnie z Biedronki, Mr. Potato. Czemu zwykłe frytki, nie ziemniaki? Po prostu mają troszkę dodatkowych kalorii z dodatkowego tłuszczu, około 4 gram na stówkę. A teraz no, nie będę się oszukiwać, że te kalorie są potrzebne, ponieważ no, sporo mam je do przejedzenia. To wyjdzie ponad 7000 w dzień treningowy. Także ułatwiam sobie to, żeby po prostu w jak najmniejszej objętości zmieścić jak najwięcej kalorii. Tutaj jest stek, tutaj wyszło około 270 gramów steku z antrykotu. I tu mamy jeszcze 3 wafle ryżowe i 4 plastry szynki wieprzowej. Także tak wygląda przedostatni posiłek. No i jemy i później już ostatni. No dobra, pora na ostatni posiłek, 6. I tutaj mamy tak 300 gramów jogurtu Skyr naturalnego, 40 gramów WPC, 100 gram jabłka, 40 gramów granoli, 40 gramów płatków kukurydzianych, 80 gramów orzechów, miksu migdałów, tutaj mam akurat orzechów włoskich i laskowych. No i tak właśnie wygląda ten posiłek, ostatni posiłek przed snem. Jak widzicie, tych kalorii jest już naprawdę sporo, ponad 7000 w dzień treningowy. W dzień nietreningowy mam około 5,5. No i na pewno jeszcze będę musiał podnieść tą kaloryczność, bo teraz, tak jak wspominałem, waga 136-137 się waha na czczo. Chcę dobić do tej nowej wagi, której nigdy nie miałem, 140 kg. 137 na czczo miałem w grudniu. Wtedy mi było naprawdę ciężko. Teraz już kolejny raz uderzam w tę samą wagę. Czuję się zupełnie normalnie. Także czas na wejście, że tak powiem, na kolejny etap. No i tak właśnie powoli ciało adaptuje się do nowego rozmiaru, do nowej wagi. Jak wejdziemy na te 140, uda mi się wejść, to spróbuję to utrzymać jak najdłużej, poprawić też troszkę jakość jakby tych kilogramów i uderzyć jeszcze wyżej. Na koniec roku chciałbym się zbliżyć gdzieś do 145 w podobnej jakości jak teraz. Mam nadzieję, że mi się to uda. Zobaczymy. Także dzięki za obejrzenie. No i do zobaczenia. Zapraszam na forum. Zapraszam na kanał YouTube True Bodybuilding. Obserwujcie. No i cześć.